Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii ModCraft, QuestCraft, w której staramy się wykonać wszystkie te oto piękne questy. Jak widać, no walczyłem trochę z potworami. Tak, dostałem w oko chyba nawet. Ajajaj. No nic, w każdym razie dzisiaj będziemy kończyć moda Immersive Engineering, którego zacząłem ostatnio. Ogólnie to miał być jeden odcinek o tym modzie, ale wyszedł strasznie długi, więc ja go podzieliłem trochę na dwa. I tak możliwe, że tam się będzie minimalnie mieszać. W każdym razie w tym odcinku zrobimy sobie takie większe jakby maszynki do tego naszego moda, bo wcześniej robiliśmy, no powiedzmy, takie mniej skomplikowane maszynki, jakieś takie małe mechanizmy, jakieś tutaj małe kosteczki, jakieś małe bloczki. Zrobiliśmy też sobie naszą tutaj elektrownię, trochę przebudowałem. Tutaj mamy młyn, energia wodna, tutaj mamy wiatrak, energia wiatrowa, tam mamy dwa generatory termoelektryczne generatory, które generują energię z ciepła i z zimna, i to wszystko idzie sobie kabelkami. Te kabelki są MV, czyli medium voltage. One sobie idą tam na dół i zasilają nam całą tą naszą maszynerię. I udało mi się w końcu tworzyć tyle energii. O, w ogóle tutaj sobie jeszcze podłączyłem. Tak, to wszystko podłączone kabelkiem w dół i mogę sobie tutaj wszystko widzieć. Mam tutaj pattern grida. To wszystko jest tutaj podłączone z moim tutaj, o, przechowalnią. Tak, więc mogę sobie, mam do tego dostęp do moich wszystkich przedmiotów, zarówno z dołu, jak i z góry. I jako że w końcu generuję tyle energii, żeby móc zasilać stale tą moją przechowalnię, to już właśnie wszystkie przedmioty przyniosłem tutaj, tak, do tego naszego Refined Storage. I to jest bardzo przyjemne. Proszę bardzo, Gun Turret, czyli taka wieżyczka do strzelania. Nie wiem, jak ona działa, no to się zaraz okaże. Tutaj trzeba dużo rzeczy. No kurczę, luneta. Dobra, to bierzemy sobie lunetę i... Ech, strasznie dużo tych rzeczy jak zwykle mam. Gdzieś tą lunetę miałem. Dobra, o, jedna luneta. Kiedy się tam znaleźliśmy. I teraz tak, pierwsza część. Luneta, steel rody i glass pane. Niech będzie, niech będzie. Steel rod, glass pane, chyba tak to było. Dobra, precision scope. Ok, mamy pierwszą część naszej wieżyczki. Teraz tak, rewolwer. O matko, steel mechanical component. Dobra, mamy rewolwer. Matko, to się strasznie długo robi. Advanced, coś tam, duroplast sheet. Matko, jak to się robi. O kurczę, czy tak potrzebujemy czegoś więcej? Bottling machine. No dobra, słuchajcie, jak trzeba zrobić bottling machine, to robimy bottling machine. Tak, powiedzmy, że zrobimy sobie jeszcze dwie takie duże maszynki, później zrobimy sobie tego Gun Turreta i chyba na tym skończymy. Jak widać, no trochę tego jest. Dobra, iron sheet metal, steel scaffolding, redstone engineering block. Ok, czy nam się wyświetlają wszystkie itemki, które my musimy wykonać, żeby to zrobić. Dobra, to najpierw robimy iron sheet metal. Czyli to, co pamiętam, to są po prostu połączone steel plate'y. Więc robimy sobie... Ojojoj, trochę tych steel plate'ów. I teraz tak to się robiło, tak? Dobra, już to się robiło, tak? Cyk. Dobra, tyle nam wystarczy. Teraz tak... scaffolding, steel, nie, tak to było steel scaffolding, czy to ma jakieś znaczenie? Steel scaffolding, tak, czyli robimy sobie steel scaffolding, a to się robi w, gdzie to było, w ten sposób, steel scaffolding, wow. Jak to się robi? Aha, steel ingot i steel rod. Siup, siup. Dobra, mamy scaffolding. Co robimy dalej? Redstone engineering block. Jak to się robi? Redstone engineering block. Aha, iron sheet metal. O, akurat mamy to. Bardzo dobrze. I copper po środku. Dobrze, to nie ma problemu. Cyk, 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 cyk. Siup. Następnie, co my tam robimy? Co my tam robimy? Już nie mam tego. Ojejku. Light engineering block. Dobrze.
Light Engineering Block. Ogólnie to zaczynam się kończyć żelazo. I nie jestem bardzo pocieszony tym faktem. No ale może nam się jednak uda. Może nam się jednak uda. Dobra, co robimy dalej? Conveyor Belt. O, to są ogólnie takie bardzo fajne rzeczy. Te pasy, to są takie pasy, dzięki którym możemy w ogóle dużo rzeczy przenosić. I to na pewno sobie tego też użyjemy. Dobra, mamy te nasze pasy. I ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to jest Fluid Pump. Jak się robi Fluid Pump? To jest to. Fluid Pipe, Iron Mechanical Component, Iron. Dobra, mamy Fluid Pump. No i teraz chcielibyśmy całą tą rzecz sobie zrobić. Całą tą maszynkę sobie zrobić. Więc idziemy w dół, tam gdzie jest ta nasza pracownia inżynierska. No i musimy ułożyć teraz coś takiego. Czyli tak, pierwsze piętro to jest Iron Sheet Metal, te scaffoldingi. Dobra, powiedzmy, że ustawimy to tutaj. Cyk, cyk, cyk. Na szczęście mam jeszcze dwa. Cyk, cyk. Dobra, co tam było dalej? Ten czerwony, ten żółty. Siup, siup, siup. Oj, coś zrąbałem. O właśnie, to w ogóle nas tak przesuwa. Siup, siup, że tak sobie lecimy w jedną i w drugą. Więc całkiem fajne. Tym oczywiście można też itemki przesuwać, więc też bardzo fajnie. Tylko wypadałoby to położyć w dobrą stronę. Ech. A łatwe to, jak widać, nie jest. Dobra, o, co tutaj i tutaj. Dobra, i co dalej? Tutaj jest pompa. Tutaj jest ten żółty. O, tak się przesuwamy. Cyk. Dobra, i teraz... O, siup. Proszę bardzo, mamy bottling machine. No okej. Okay. I teraz chcielibyśmy sobie zrobić tego naszego tureta. Jak to się robiło? Gdzie był ten nasz turet? Gun turret. Duroplast sheet. Metal press. Volt mode. Matko, co to jest? Metal press. Ok, steel plate i engineering wire cutter. Engineering blueprint. Metal press mold. Co to jest, coś innego? Metal... Aha. Okej, okay, czyli to jest coś innego. Siup i iron plate. Dobra, mamy to. O rany, o rany. I chcę to. Dobra, mam to. I co teraz, czego teraz ja potrzebuję? Jeszcze raz. Gun turret, to. Duroplast sheet. Dobrze, plate. A co to jest? Refinery. Okej. Okay. Kolejna rzecz do zrobienia. Akce... Matko. Etanol. Jeszcze fermenter musimy zrobić. Dobra. Kolejną rzeczą, jaką my zrobimy, kolejną taką maszyną, jaką zrobimy, to jest... Najpierw będzie metal press. Metal press to jest taka bardzo prosta maszynka, która służy do zamieniania sztabek w plejty. Tak, my już dużo razy musiałem przerabiać te sztabki w plejty, na przykład iron plejty, tak, o, tym młotem. I no to jest, powiedzmy, wygodne, tylko że te młoty się szybko zużywają, jakoś mnie to denerwuje, więc możemy sobie zrobić w bardzo prosty sposób maszynkę, która będzie to robić za nas. I to sobie właśnie teraz zrobimy. No i powiedzmy, że zrobimy sobie gdzieś tutaj. Ja pewnie, jak już to wszystko ułożę, będę wiedział, co i jak, jaką maszynkę potrzebuję, sobie wszystko tutaj przebuduję. No ale na razie będę tak, powiedzmy, mniej więcej losowo te maszynki ustawiał. Dobra. No i teraz tak, mamy nasz metal press. Czyli to jest iron scaffolding, redstone block, iron scaffolding. Nie, to jest steel scaffolding. No nieważne, w każdym razie to coś. Mamy te pasy, piston i co to jest? A, i to jest heavy engineering block, którego nie mam. Tak, ja sobie teraz większość sobie bloczków tutaj wykonałem w między tak zwanym czasie, więc teraz mogę już tylko układać heavy. A, nie zrobiłem heavy.
Okej, okay, heavy block się robi tak. Heavy engineering block. Ale o, materiały sobie przygotowałem. Proszę bardzo, mamy heavy engineering block. I teraz zrobimy sobie nasz metal press. Dobra, i teraz to musimy walnąć młoteczkiem w piston. I proszę bardzo, mamy naszą prasę. Teraz, jeżeli my to podłączymy, oczywiście naszymi kabelkami do prądu, to z tego co wiem, będziemy mogli tam wrzucać sztabki i od razu z tych sztabek będą nam się tworzyły plejty. Dobra, i teraz słuchajcie, żeby użyć tej naszej metalowej prasy, to po pierwsze trzeba ją bodajże zasilić redstone'em i tutaj należy włożyć jakiś taki schemat, powiedzmy. Ten schemat zrobiliśmy tam sobie w tym naszym stoliku na samej górze i to jest schemat plate, tak? Czyli to jest metal press, w sensie to jest schemat do metalowej prasy o wzorze plate. Czyli jeżeli taki schemat nałożymy tutaj, proszę bardzo, włączymy to, to teraz, jeżeli tutaj wrzucimy sobie sztabkę, siup, to ta sztabka powinna iść, ale nie idzie. A, dobra. O, proszę bardzo. I cyk, mamy plate'a. I to plate'a możemy sobie wziąć. Tak więc to jest bardzo przyjemny sposób, znaczy no przyjemny. Na pewno jest dosyć, że tak powiem, efektowny, bo fajnie to wygląda, że faktycznie nasze sztabki przerabiają się na plate'y. Możemy tutaj również dać skrzyneczkę i co najlepsze możemy jeszcze dać taki jakby, taki pas, który wyciąga przedmioty ze skrzyneczki. Tylko jak on się nazywał? On się nazywał Extractor Belt? Extractor? Extracting. Extracting. Dobra, czyli potrzebujemy tak. Belt, Iron Mechanical Component, Treated Wood i Strip Curtain, Steel Rod. Dobra. I poproszę Extracting Conveyor Belt. Dobra. Mamy taki ten pas, element tego pasa, który nam wyciąga przedmioty. Czy mamy skrzynkę? Mamy... Skąd ja mam tyle skrzynek? To jest dosyć ciekawe pytanie. Dobra, weźmy sobie jeszcze jakieś bloczki, jakieś takie dowolne. Niech to będzie wypolerowany dioryt. I zróbmy sobie tak. Cyk, cyk. Skrzyneczka. Conveyor belt. O, teraz to jest połączone z tą prasą. I tutaj również dajmy skrzyneczkę. No i teraz tak, tutaj możemy wrzucić sobie właśnie kilka sztabek, niech będą, o. I zobaczcie, one od razu tak jakby wychodzą, sprawdzę, nie robią tego jakoś tak ładnie, nie, robią to ładnie? Cyk, one tak sobie wchodzą, przepraszam, jeszcze raz muszę to zrobić. Niech będzie na przykład, o, 8 sztabek. O, i te sztabki, no tak, trochę wychodzą, trochę nie wychodzą, ale faktycznie wygląda to, no, w miarę, powiedzmy, efektownie. Tak, i to jest taka automatyczna właśnie prasa. Nie potrzebujemy do tego młota, ale potrzebujemy do tego energii. No i pytanie, czy faktycznie nam się bardziej opłaca zrobić za pomocą energii, za pomocą tego młota. No tutaj odpowiedź zostawię wam, ale na pewno wygląda to dosyć fajnie, tak? No i to jest jakaś taka nasza jedna maszynka. Nie jest niezbędna do pracy, ale jak możemy, to czemu nie? Dobra, idziemy dalej. Teraz zrobimy sobie, co ja chciałem sobie zrobić, fermenter. I to jest taka maszynka, która będzie nam ekstraktowała taki alkohol, alkohol z owocków. Tak, i z tych owocków, z tego alkoholu będziemy mogli sobie robić kolejne rzeczy. Dobra, więc tak, czego potrzebujemy? Iron scaffolding, to są rury. Rury. Kociołki. No dobra. Siup. I teraz, jeżeli nacisnę tutaj, o, i proszę bardzo, mamy fermenter. I teraz jak to się podłącza? Na pewno potrzebujemy energii. Dobra, energię wrzucamy tutaj. Czyli bierzemy sobie, niech będzie relay i niech będzie cyk, cyk, siup, siup i siup. Dobra, mam podłączone energię. Teraz kolejną rzeczą, jaką my tutaj musimy zrobić, to jest wrzucenie jeszcze jakiegoś chyba owocka. Dobra, zobaczmy tak, bo ogólnie chcemy sobie zrobić, o, tego naszego tareta, tak? Cały czas chcę zrobić sobie to, a żeby zrobić tareta potrzebuję tego. Fenolik, dobra. Alkę, etanol. Aha, czy to po prostu potrzebuję, muszę sobie wrzucić jakieś owocka albo warzywko. To niech będą ziemniaczki, zaraz sobie przyniosę ziemniaczki. Tych ziemniaczków w magazynie to ja mam od groma, ponieważ
ponieważ ten nasz farmer tam gdzieś na górze, o, ten nasz farmer obok mojego domku, on no, hoduje sobie te ziemniaki i naprawdę strasznie dużo ich tworzy. O, patrzcie, tak, strasznie dużo tych ziemniaków mam. No i bardzo dobrze, tak, im więcej, tym lepiej. Na pewno ich nie zmarnujemy. No, to już na ruinach mojego starego domu będzie budowana szkoła bodajże, czy tam biblioteka, już nie pamiętam. Tak, cały czas nasza wioska się rozbudowuje. Tam sobie cmentarz buduje. Co prawda tak buduje się, jak się nie buduje, ale trudno. Dobra, idziemy do tego naszego domku. Tutaj mamy plantację jeszcze. Nasza, zbudowałem jeszcze drugą farmę. Tak, jak widać, cały czas nasza wioska jest coraz większa. Nawet mur w końcu skończyłem. Teraz mogę właśnie się zająć budowaniem budyneczków. No i dobrze, jesteśmy tutaj. Wkładamy sobie ziemniaczki. I już coś się dzieje, przy czym ta energia bardzo szybko schodzi. To trochę słabo. Dobra, ale faktycznie stworzyło się... O, tu dużo tych ziemniaków zużywa. Ale jak widać, trochę już tego etanolu nam się tworzy. Dobra, i teraz ten etanol my musimy bodajże wrzucić do... Phenolic resin. Do refinerii. Do rafinerii wrzucamy etanol i z niego się robi matko, acetaldehyd. Co to jest, to ja nie wiem, no ale robimy. Dobra, i teraz musimy zrobić właśnie tą rafinerię. Rafineria jest duża. Dobra, czyli tak, tu są pipy, tu są scaffoldingi, tu jest heavy block i tu są light bloki. Dobra. Zrobimy to... Dobra, powiedzmy, że zrobimy to tutaj. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Rura, parura. Dobra. Ten heavy był bodajże z przodu, a light z tyłu. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Sam było dalej. Heavy z przodu. Dobrze zrobiłem? Oczywiście, że zrobiłem źle. Heavy powinien być z przodu, a light... Dobra, siup i siup. Dobra. Cyk i cyk. Cyk i cyk. Dobra, to mamy. Teraz tak, tutaj będzie redstone, a tutaj będą też iron sheety. Nie ma problemu. Cyk. Cyk, 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 cyk. Jak widać, to już jest naprawdę porządna maszynka. Ale nie jest chyba największa maszynka, bo największa jest chyba Arc Furnace, ale głowy nie dam. Dobra, cyk, cyk i proszę bardzo, mamy rafinerii. No i teraz tak, do tej rafinerii musimy włożyć właśnie te oto ciecze. No i tak, u mnie te ciecze możemy sobie przynosić sobie wiaderkami. Nawet mam wiaderka, niesamowite, że mam wiaderka. Tak, sobie tutaj włożę wiaderko. O, mamy wiaderko etanolu. I ten etanol możemy wrzucić... O! O, no właśnie, jednak nie mogę te wiaderkami przenosić. Dobra, żeby tą ciecz przenieść, to musimy ją tutaj transportować, zakładam, że jakimiś rurami. Fluid pipe'ami, no tak, mamy fluid pipe. Cyk, cyk, cyk i cyk. O, proszę bardzo, mamy tutaj fluid pipe. I zobaczcie, o, i zobaczcie, że ta ciecz przepłynęła tutaj. Dobra, cudownie, o to nam chodziło. I teraz tak. Teraz tak. Musimy to oczywiście podłączyć. Siup, siup i... Ogólnie nawet mi się zaczyna podobać. Naprawdę zaczyna się podobać ten mod. Bo naprawdę ta maszyneria jest bardzo fajna. Szkoda, że mam tutaj lekki bałagan. Ale myślę, że naprawdę można to bardzo fajnie zrobić. Ja myślę, że to zrobię jeszcze dzisiaj. Teraz sobie potestujemy. Jeszcze na koniec odcinka zrobię jakieś takie cięcie. I później to wszystko jakoś przeniosę, żeby to było ładnie. Dobra, podłączamy do prądu. Mamy podłączone do prądu. I teraz ja to chyba muszę włączyć znowu dźwignią. To jest takie ładne miejsce na dźwignię. Chociaż kto wie. Jest energia, empty. Catalyst, aha. Potrzebujemy jakiegoś katalizatora? Nie wiem, czy to jest katalizator. Silver plate. Aha, czyli musimy zrobić... Musimy jakby przecedzić ten etanol przez srebrną tą? Srebrną płytkę? No, nie wiem.
ale zróbmy. Dobra, zróbmy to w sposób tak zwany szpanerski, czyli wpuśćmy nasze silver sztabki tutaj, cyk, 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 cyk. O, i proszę bardzo. Dobra, mamy srebrną tutaj płytkę. Cyk. O, cyk. I teraz tak. Cyk. O, i faktycznie etanol przerabia nam się na AC, DHD, coś tam. Mogę nawet zatrzymać, więc bardzo fajnie. I teraz to wychodzi stąd. Czy jak widać tutaj, to jest naprawdę porządna maszynka, bo musimy mieć ten nasz fermenter i on idzie z jednej strony tutaj i jeszcze tam musimy coś wrzucić i to będzie całkiem ciekawe. No dobra, mamy ten acetaldehyd. Już muszę sprawdzić, co to znaczy, bo nie wiem. Dobra, to możemy... No i tak już tutaj nic nie ma. Dobra, mamy to coś. Dobra, z tego co czytam, to chyba musimy sobie zrobić taką oto pompę, żeby jakby tą pompą wtłaczać płyny do rur. Tak, bo musimy jakoś, w jakiś sposób, ten olej wrzucić tutaj. A tego nie mogę zrobić, bo z tego chyba wyjścia nie ma, więc muszę jakoś tutaj wrzucić ten płyn, tak powiedzmy, z ręki. Więc zróbmy sobie taką właśnie pompę. Damy sobie pompę tutaj. Dobra, słuchajcie, kolejna próba będzie taka, że zrobimy coś takiego jak barrel, ale zrobimy sobie na przykład drewnianą, czy to jest to na pewno? Dobra, zróbmy sobie drewnianą taką oto beczkę i dobrze, i to jest chyba ta beczka. I ta beczka, ogólnie ona może przechowywać ciecz. Weźmy sobie taką beczkę i postawmy ją pod tą pompą i teraz do tej beczki chyba możemy wlać olej. Dobra, w tej beczce jest olej. Teraz jeżeli włączymy tą pompę, to ona nie wyciągnie nam tego oleju. A szkoda. Dobra, to zróbmy jeszcze coś, mianowicie... Lecimy na to młotkiem. O, i teraz tutaj mamy pomarańczowe. Pomarańczowym wpływa, a my chcemy czerwone. I teraz, jeżeli podłączymy to, proszę, zadziałaj. Dobra, to może zróbmy sobie jeszcze taką metalową. Metalową beczkę. No i co? I tak, kurczę, lekka lipa. To mi coś tak nie chce działać. Tak jakby chciało, albo nie chciało. Musimy... Tak jak mam to zrobić niby? Dobra. Musimy zrobić jeszcze w inny sposób. Mianowicie... Dobra, mamy sobie olej. Ustawiamy na output. Rurka. I co ciągnie? Ten... Dobra, chwila. Siup. I co? O, proszę bardzo, tu jest nasz olej. Dobra. Dobra, mamy to. Więc teraz tak, czyli mamy tą naszą pompę, która wypompowuje olej z tej beczki. I myślę, że to jest beznadziejny sposób na robienie właśnie tego. Ale no póki co innego nie mam. Chwila prawdy. Podłączamy rurę, włączamy olej. I olej przepłynął tutaj. Chciałem trochę drugi. Dobra, ale nie ma co. Nie ma problemu. Cyk, cyk. I dobra, proszę bardzo, mamy już trochę oleju. Bardzo się cieszę. Dobra. I teraz tak. Teraz musimy jeszcze ten olej, w sensie ten tutaj acetaldehyd, przetransportować z wejścia do wyjścia. Więc robimy taki szachermacher. Siup, siup, siup. Siup. I teraz o, to przepływa do wejścia. I teraz, o, i zobaczcie, mamy ten nasz fenolic resin. Dobrze, w końcu, ileż można było czekać. Dobra, mamy nasz fenolic resin. Teraz ten fenolic resin, gdzie jest wejście na wodę? A, tu jest wejście. Dobra, robimy... jestem bardzo smutny, że tak brzydko wygląda. No ale chyba na razie innego sposobu nie ma. Siup, 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 siup. Siup, 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 siup,
Siup, siup. Nie. Siup. I to wrzucamy... O tutaj. O, jak chyba już tutaj... Mogę to jakoś otworzyć? Nie mogę tego otworzyć. No i teraz trudno stwierdzić, to jest jakiś ten phenolic resin. No ale powiedzmy, że jest. Dobra, jak wrzucę tak. Wow! Wow! Matko, dobra, zrobiliśmy to. Nie było łatwo, ale się udało. Dobra, mamy duroplast sheet. W końcu! Rany, a to było strasznie... czasochłonne. Wow, a naprawdę też jest dosyć efektowne, co nie? Dobra, jesteśmy coraz bliżej, bo ja przypominam, że cały czas próbujemy zrobić tylko tą jedną maszynkę strzelającą. Cyk, cyk i cyk. Mamy Advanced Electronic Component. Teraz tak. Redstone Engineering Block, to już chyba mamy. Turnable. Dobra, to sobie zaraz zrobimy. Dobra, rewolwer. Gun turret, matko w końcu. Quest wykonany. Rany, ileż można to czekać. Dobra, i teraz zobaczymy, jak to nam działa. Ja ogólnie mam nadzieję, że to działa tylko na potwory, bo jak to będzie działało na jakichś tam moich tych osadników, to będę bardzo smutny. Dobra, wydaje mi się teraz, że musimy do tego, do naszej wieżyczki zrobić jeszcze pociski. Więc zróbmy szybko takie oto właśnie pociski. Bo potrzebujemy takich blueprintów do robienia tych różnych bajerów. Dobra, to bierzemy. Siup, siup i siup. I proszę bardzo, bierzemy sobie trochę tych pocisków. Teraz podłączamy naszą maszynkę do prądu. Tylko widzę, że mamy już mało kabelków. Dobra, patrzcie, mamy naszego taretu podłączonego. I teraz mamy zombiaka, który jest idealnym celem. Ech, tu przygotuj tutaj odgonić. Dobra, chodź tu, dziadu. Dobra, i teraz musimy szybko tutaj włożyć pociski. Wkładamy pociski. No i co? O, dobra, zobaczcie. Ogólnie to trzeba to po prostu włączyć sobie redstone'em. I cyk, mamy tutaj strzelającą, piękną, strzelającą tutaj wieżyczkę. I niestety na bardzo szybko te pociski zużywa. Chodź tu. O, cyk. I takiego cela ma niezbyt dobrego. No i się właśnie amunicja skończyła. No dobra. Myślę, że gdyby użyć tego w dobry sposób, to faktycznie to mogło być naprawdę porządna tutaj givera. Nie, no w sumie jestem zadowolony. Naprawdę coś takiego to jest fajne. Tylko muszę jakby znaleźć jakiś tani sposób, żeby te pociski tworzyć. Ale myślę, że naprawdę ta... wieżyczka może być przydatna. Możemy sobie jeszcze zrobić tego ostatniego questa, czyli zrobienie już takiego poziomu high voltage, tak? Czyli takiej przenoszenia bardzo dużej ilości energii. Żeby to zrobić, no na początku jest łatwo. Wydaje się łatwo, steel wire, aluminium wire, więc myślę, że możemy to sobie tutaj ciachnąć. O, cyk, 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 cyk. Tak, spokojnie sobie to wszystko steel możemy zrobić. Dobra, to mamy. Pierwszy quest wykonany. Teraz sobie zróbmy wire relay. Potrzebujemy potrzebujemy slag glass. I to musi przypaść po prostu slag w piecyku. Tego slagu też dużo mamy bodajże, więc sobie go szybko przepalę w moim turbo piecyku. Siup. Niech tam się przepala. HV. No i tutaj, tutaj terakota i aluminium. Dobra, to sobie to zrobimy. HV. Terakota, aluminium. Dobra, tego nawet nie będziemy... Trzeba muszę to wziąć do ekwipunku, ponieważ będziemy musieli zrobić jeszcze coś takiego. Czego nie mamy? Tego nie mamy. Mam więcej kabelków, robimy sobie high voltage coil. Możemy to wrzucić tutaj. Teraz musimy jeszcze zrobić sobie electric component.
Ogólnie Transformer działa w dokładnie taki sam sposób, jak działa to w Industrial Craftie, czyli po prostu transformuje nam wyższą energię bodajże na niższą. Tak, czyli HV Transformer chyba nam konwertuje, transformuje nam HV energię, czyli High Voltage na Medium Voltage. Dobra, to już mamy teraz tak, Relay. Do Relaya potrzebujemy Slag Glass. Proszę bardzo, i robimy sobie High Voltage Relay. Dziękuję bardzo. I ostatnie, co musimy zrobić, to HV Accumulator. No i tutaj się właśnie zaczynają schody. Ponieważ potrzebujemy, no to tam to jest nic, ale potrzebujemy do tego Hop Graphite Ingot. A żeby to zrobić, potrzebujemy pyłu, Hop Graphite Dust. A żeby go zrobić, potrzebujemy z kolei Industrial Squeezera, czyli kolejna maszynka, która dodatkowo potrzebuje Coke Dust, czyli pyłu węglowego, który robi się poprzez Crusher, czyli musimy zrobić dwie nowe maszynki. No dobra, powiększymy naszą pracownię i teraz robimy sobie Crusher. To jak widać potrzeba strasznie dużo tych scaffoldingów. O rany, dobra. Scaffoldingi, Light Engineering Block. I teraz jeszcze raz 6 i 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Góra, trzy, jeden, jeden. Jeden, jeden, trzy i trzy. Teraz te płotki. Płotki dookoła. Jeden redstone. To są steel fence, czyli te stalowe płotki. Jest robi bardzo podobne jak te drewniane, oczywiście, tylko po prostu trzeba zrobić te patyki stalowe i to właściwie tyle. Dobra, teraz chyba tak dookoła było. Siup, 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 siup. Teraz jeszcze hopery. Siup, siup. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk i cyk. I proszę bardzo, dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem. Dobra. Oto jest Crusher. No i teraz tego Crushera musimy oczywiście podłączyć do prądu. Gdzie to jest wejście? Czy to jest wejście do prądu? Wow, nie wydaje mi się. Tu jest wejście do prądu. Dobra. Kabelek, kabelek. Teraz to powiedzmy, że włączamy. No i teraz co tutaj musimy zrobić? Bo co ja w ogóle chciałem zrobić? Aha, chciałem zrobić ten nasz HV Accumulator. Potrzebujemy Hop Ingot, potrzebujemy Hop Dust, Crusher, dobra, nie to, Squeezer, Coke Dust, Coke Dust. I teraz musimy tutaj wrzucić Coal Coke. O, dobra, już ogarnąłem, po prostu ja tego nie włączyłem, więc jeżeli ja to włączę, o, weźmiemy sobie te nasze węgielki i je tutaj wrzucimy. O, papa. Cyk, siup i cyk i siup. Tak, tylko ważne, żebyśmy my tam nie wpadli, bo wtedy sobie zrobimy krzywdę. Ale proszę bardzo, mam tutaj nasze już pyłeczki. I teraz musimy jeszcze zrobić squeezer. Squeezer, dokładnie. Jak zrobić w taki sposób? Scaffolding, scaffolding, pipe. Dobrze, więc bierzemy sobie scaffoldingi, bierzemy pipa, bierzemy bloczki, bierzemy to. Ojej, to strasznie mało miejsca. Strasznie dużo te maszynki. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony no nie ma miejsca. Dobra, chyba było w ten sposób. Cyk, cyk. A, w dół, w dół. Dobra. Tak, scaffolding, scaffolding. Aha, takie... źle to zrobiłem. Siup. Matko, już nie pamiętam strasznie. Dobra. No nie, mój druid wziąłby, upadł. No szkoda. Dobra, teraz drugi taki. Tutaj cztery beczki drewniane, które już tam robiliśmy przed chwilą. Znaczy do tego naszego czegoś. I czy to już... A nie, jeszcze te jeszcze płytki. Znaczy te, nie płytki, tylko płotki i piston. Nie zrobiłem sobie pistona, naprawdę. Barrel i scaffolding i cyk, mamy Industrial Squeezer, ale ja to dziwnie położyłem.
Dobra, i teraz do naszej maszynki musimy włożyć 8 coke dusta. I teraz, a tak, jeszcze oczywiście musimy to podłączyć. Podłączamy to do prądu. Siup. Kabelek, cyk i cyk. Dobra, energia podłączona. Widzę, że coś tutaj się dzieje. Tutaj procenty lecą. Chwilkę poczekamy i zaraz będziemy mogli wykonać kolejnego questa. Dzisiaj tego nie było dużo. Ale za to faktycznie trochę tych maszynek nam powstało. Jeszcze tylko je tu przerzucę w inne miejsce. Dobra, 80-90% i cyk, mamy hop, grafit, dust, czyli musieliśmy bardzo mocno grafit skompresować. Teraz grafit przepalamy. O, ta, no, mój ulubiony kolega. I teraz tak, HV, akumulator, nie mamy stali, szybko idziemy po stal. O, dobra, akurat. No, na szczęście to się przypali w miarę szybko, ze względu na nasze prehitery. O, tutaj już jak widać lekko zmieniłem pozycję. Mamy tutaj mały piecyk, tutaj mam naszą metalową prasę. I zaraz tylko przerzucę jeszcze te większe maszynki. Myślę, że te takie cieczowe, to przerzucę sobie na tą stronę. Tam będą, nie wiadomo co, kruszenie i przerabianie. No, i jakoś ta nasza pracownia będzie wyglądała. Nie jest ona piękna, ale jakaś jest. Dobra, mamy dwie stale, mamy akumulator i proszę bardzo, w ten sposób wykonaliśmy kolejnego, trzeciego i chyba niestety ostatniego już questa, bo ten odcinek też chyba trochę długi wyszedł, ale no nie wiem, zobaczymy przy montażu. No dobra, moi kochani, słuchajcie, to było na tyle. Więc otwieramy szybko te nasze trzy nędzne nagrody, niestety, ale tak czy siak skończyliśmy już właśnie całą gałąź Immersive Engineering. Co nie znaczy, że jeszcze do tego moda nie wrócę, ponieważ z tego co widziałem, to jest naprawdę świetny mod. Tam się naprawdę gigantyczne rzeczy da zrobić, więc na pewno do niego wrócę. Dobra, mamy tutaj tak, liście, czarny barwnik i blue grid, czyli to jest grid do refined storage i to bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo jego sobie gdzieś tam na dole podłączę. No dobra, a może zjedę sobie na dół, na tle tej naszej, a nie, przepraszam, jeszcze muszę tutaj przerobić. Jeszcze muszę to zmienić miejsce. Dobra, to dajcie mi chwileczkę. Dobra, moi drodzy, jak widać, tutaj sobie trochę poprzenosiłem. Mam teraz moją dosyć fajną pracownię. Więc co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!